Witam Państwa. Dzisiaj chciałbym przedstawić maszynę Jack 6380 i wszywanie na niej takiego sznurka kedry. Oprzytego tu akurat będzie ekoskóra jakaś taka. Chciałem dwa takie kolorki, żeby było to ładnie widoczne. Do tego są takie stopki. One mają takie tutaj specjalne wyżłobienie na tą kedrę. Występują w różnych rozmiarach, w zależności jak gruby ten sznurek byśmy chcieli doszywać. Jeżeli chodzi o wymianę, to tutaj zaraz pokażę. Standardowo podnosimy sobie igłę do góry. Podnosimy kolanówką stopki do góry. Tutaj z lewej strony od środka mamy taką blokadę podnoszenia. Wtedy mamy stopeczki uniesione. Odkręcamy zewnętrzną. Odkręcamy wewnętrzną. Lubi się w okręt. Użyjemy takiego krótkiego. Nowa maszyna bardzo mocno to przykręcone było. To ściągniemy i teraz tak samo odwrotnie, czyli pierw montujemy tą stopeczkę wewnętrzną. I tutaj trzeba śrubkę odkręcić. I teraz tą zewnętrzną z tym wyżłobieniem. Jak nam nie chce wejść, to warto sobie podnieść jeszcze kolanówką, żeby wyszło, podniosła stopeczki maszyna nam jeszcze wyżej. Tak, teraz zwalniamy tą blokadę. I teraz są jak gdyby dwie metody. Można próbować to wszyć od razu, ale wydaje mi się, jak gdyby za jednym cyklem przejechania tego, z tym, że wydaje mi się, że będzie to trudniejsze z tego względu, że możemy nie upilnować tutaj tego napięcia tej ekoskóry. Dlatego ja proponuję zrobić to w dwóch etapach, czyli tak, wpierw naszywamy ten obszywamy ten sznurek właśnie w ten sposób. Ten rowek nam utrzymuje ten sznureczek w prawidłowym miejscu. Jest przyszywany. Ładnie możemy tu przypilnować to napięcie tej ekoskóry, żeby było. I powstaje nam coś takiego. Dobrze widać. W ten sposób jest to obszyte. Tak. I teraz możemy już sobie docelowo szyć. Czyli to powiedzmy, że nasza jest materiał, pomiędzy który będziemy wszywać ten element. Ułożymy sobie tak. Na to teraz tak. Czyli tu jest nasza prawa strona. Teraz prawą stronę do wewnątrz, czyli w ten sposób. Znowu wykorzystujemy tą stopeczkę. Ona nam trzyma
ten materiał, ten sznureczek już obszyty i obszywamy. I powstaje nam taka wypustka, czyli jakieś torby. Coś takiego ładnie możemy to wykończyć. Wtedy te szwy są ładnie tu bliziutko. Ładnie to wychodzi.